Nocy Kryształowej w Niemczech oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. W studiu mój gość, pan Wiktor Marszałek. Witam państwa. Antyfaszystowski magazyn Nigdy Więcej. Dzień dobry. Zacznijmy od tematu bieżącego. Jeden z polskich polityków, członek Prawa i Sprawiedliwości, zechciał się wypowiedzieć na temat przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy. Posłuchajmy tej wypowiedzi. Konserwatywna, tradycyjna Ameryka przeżyła szok i rozczarowanie. Ich prezydentem, głową największego na świecie mocarstwa, został kumpel lewackiego terrorysty William Myersa, polityk uważany przez republikańską prawicę za czarnoskórego kryptokomunistę. Tak czy inaczej, Al-Kaida już zaciera ręce z radości, że nowy prezydent wybiera pokój, a nie wojnę. Głosami swoich wyborców Obama, czarny mesjasz nowej lewicy, zgniótł kandydata republikanów Johna McCaina. Już niedługo Ameryka zapłaci wysoką cenę za ten grymas demokracji. Jak powiedział mój klubowy kolega, poseł Stanisław Pięta, Obama to nadchodząca katastrofa, to koniec cywilizacji byłego człowieka. Oby się mylił. Panie redaktorze, czy ta medialna wrzawa wobec tego, co powiedział pan poseł Górski, czy to nie jest robienie igły z igły wideł, tak chciałem powiedzieć. Może wolność słowa powinna dopuszczać takie marginalne wypowiedzi, jak pan sądzi? Ta wypowiedź jest wypowiedzią ewidentnie rasistowską. Jest to taka sama retoryka, jaką używają biali rasiści na całym świecie. Barack Obama został wybrany w demokratycznych wyborach. Taka była wola obywateli amerykańskich. Należy to uszanować, zwłaszcza jak się jest, jeśli żyje się w demokracji. Biorąc pod uwagę, że powiedział to poseł z mównicy, no świadczy po prostu o bardzo niskim poziomie kultury politycznej. Gdyby Artur Górski napisał taki tekst jako felietonista, a był przez lata felietonistą, też by się on oburzał? Ja jako działacz, powiedzmy sobie, antyrasistowski, byłbym oburzony taką odpowiedzią, bo jest to taka sama retoryka, tak jak wspomniałem wcześniej, jaką używają biali rasiści. Może pan Górski po prostu nie wyczuł granic pomiędzy tym, co wolno felietoniście, a nie wolno już politykowi czy posłowi w Sejmie. Że to nie jest kwestia wyczucia granic w tym momencie, co wolno, a co nie wolno. Jest to po prostu dla mnie jawny rasizm. I w tym momencie... Czyli potępiamy. Dokładnie. Potępiamy. Dobrze. Noc Kryształowa. Proszę powiedzieć, co to było za wydarzenie? Dlaczego aż tak ważne, że data tego wydarzenia jest równoznaczna z datą Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem? Jest to o tyle ważna data historyczna, że 70 lat temu w nocy z 9 na 10 listopada w Niemczech wydano polecenie zniszczenia mienia żydowskiego. Zginęło wtedy ponad 91 osób. Zniszczonych zostało kompletnie 271 synagog. Bo nazwa wzięła się od tłuczonego szkła z wystaw sklepowych, sklepów żydowskich właśnie. To był, powiedzmy sobie, takie preludium do tego, co miało nastąpić parę lat później. Mhm. Czyli ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Tak. W psychiatrii to się nazywa paragnomen. Coś, co zapowiada późniejsze szaleństwo. Proszę powiedzieć, czy w Polsce trzeba walczyć z faszyzmem i antysemityzmem? Czy to jest problem w tym kraju? Niestety, ale ten problem nadal funkcjonuje. Nie tylko na stadionach piłkarskich, nie tylko na murach miast, ale też pojawia się takie coś w życiu, powiedzmy sobie, politycznym. Ale czy w większym stopniu niż w innych krajach? To znaczy, trudno jest zestawić to z poszczególnymi krajami w Europie. W jednych jest to bardziej lub mniej widoczne, w zależności od tego, jak silne są ugrupowania, powiedzmy sobie, neofaszystowskie. Inaczej to wygląda w Niemczech, inaczej w Holandii, inaczej w Wielkiej Brytanii. Ale w każdym z tych krajów jest zdecydowana reakcja społeczeństwa, które jest temu przeciwne. W środowiskach żydowskich Polska przez wiele lat uchodziła za synonim kraju antysemickiego. Od pewnego momentu to się radykalnie zmieniło. Dzisiaj Polska jest jednym z głównych partnerów politycznych państwa Izrael. Zgadza się, natomiast cały czas ten antysemityzm niestety, ale drzemie w społeczeństwie. Poczynając A czym od, się przejawia właśnie ta drzemka? Poczynając właśnie od mowy nienawiści, od okrzyków na stadionach, że druga przeciwna drużyna to Żydzi, od napisów na murach Jude raus. Panu szczerze, że sporo po Polsce, nie widzę tych napisów aż tak wiele. Jest taki program Przestrzeń Miasta, gdzie można zauważyć, ile takich napisów jest w Polsce. To są krzyże celtyckie, to są swastyki na murach. To najczęściej robią bardzo młodzi ludzie, którzy nie mają nawet tak naprawdę zrozumienia dla tej symboliki. Myślę, że doskonale sobie zdają sprawę, co ta symbolika znaczy i nie sądzę, żeby były to tylko i wyłącznie jakieś tam chuligańskie wybryki, bo niestety za tymi słowami... A czy jest jakaś statystyka działań antysemickich? Bo to tak naprawdę, o co pytam, to jest pytanie o to, czy Polska
czy ten cień przeszłości polskiej się za nami wlecze? Czy może ta nowa polska rzeczywistość już zatarła te ślady antysemityzmu? My jako stowarzyszenie rejestrujemy miesięcznie w granicach od 10 do 30 przypadków rasizmu, ksenofobii czy antysemityzmu. W jakich formach? Poczynając właśnie od tych form, które widzimy na murach miast, a kończąc po pobicia, wyzwiska i ataki na osoby. Jak pan spojrzy na współczesny świat, świat Hajdera, świat Le Pena, świat Berlusconiego, jak pan sądzi, z którego kraju może wyjść realne zagrożenie faszyzmem współcześnie? To znaczy faszyzm nie odrodzi się w takiej formie, mam nadzieję, jak to było w latach 30. Natomiast cały czas będzie używana ta retoryka, będzie używana nowa mowa, będą zmieniały się słowa, natomiast cały czas kontekst będzie taki sam. Oczywiście nikt z tych polityków nie zakłada, że marzy o ludobójstwie i tak dalej, natomiast będzie rygorystyczna polityka antyimigracyjna właśnie zabarwiona rasizmem, ksenofobią. Ale czy, proszę powiedzieć, czy współczesna Rosja na przykład, czy to jest kraj, gdzie ten wskaźnik niebezpieczeństwa, resentymentu tych idei jest większy niż na przykład w Polsce? Jest zdecydowanie większy i powiedzmy sobie, te ruchy są o wiele bardziej radykalne niż w Polsce. To kraj tak boleśnie doświadczony przez faszyzm, przez nazizm, przez II wojnę światową. Skąd to się bierze w Rosji? Ale nadal są reminiscencje z wielką Rosją, za silnym państwem, za silnym mocarstwem, które jest jednolitem. Ale niekoniecznie musi to iść w ślad za ideami faszystowskimi. Niestety, ale w znacznej części idzie. Działają tam ugrupowania, które właśnie doskonale się odwołują do tych poglądów, które były głoszone w latach 30. przez Mussoliniego i Hitlera. Mimo że jest to pewien paradoks, jeśli chodzi o Rosję. I ostatnie pytanie. Jak pan ocenia polskie media z perspektywy właśnie problematyki, którą się pan zajmuje? Czy one są dostatecznie poprawne? To znaczy nie chodzi tutaj tylko o kwestię poprawności. Ważne, że informują o takich rzeczach, które mają miejsce. A czy to dobrze, że informują? Uważam, że bardzo dobrze, bo dzięki temu można pokazać, że to te rzeczy mają miejsce. Przy czym najczęściej się skupiają w tym momencie, kiedy pojawia się jakiś duży akt znaczący, widowiskowy, tak jak było dźgnięcie nożem na ulicy Tamka w Warszawie związane z listą Red Watch. Dopiero wtedy został problem nagłośniony, gdzie o tym problemie już było mówiono o wiele, wiele wcześniej, że jest taka witryna, są takie organizacje, są takie grupy, które mają takie, a nie inne poglądy. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Moim gościem dziękuję był, proszę również państwa, pan Wiktor Marszałek, antyfaszystowski magazyn Nigdy Więcej. Za chwilę kolejny temat.